Siemano, z tej strony Fornal TV, witam was w kolejnym odcinku, jestem w miejscowości Bożeków. Będę testował kebaba z pizzerii na górce. Pokaż tam ten. Widzicie? No i cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że kebab będzie dobry i wydam dobrą opinię. I teraz pokażę trasę mniej więcej, jak się idzie do tego kebabu. Będzie wersja przyspieszona. Siema. Cześć i też gościnnie występuje u Fornala tradycyjnie Przemo Pasjonat. No, ja będę testował hamburgera na górce, właśnie chyba to jest tutejszy specjał właśnie tej pizzerii. Także zobaczymy, jak będzie smakował i jaka będzie ocena. Pokaż, jak to w środku wygląda. No ładnie, bardzo. Witam, będziemy teraz testować mojego hamburgera. Ładnie pachnie. Pokaż przekrój, jak może. Okej. Bułka frytuska. Jest bardzo dobre. Jest trochę i... To bez papieru. Okej. Wszystko świeżuśkie, ogórek kiszony tak samo, pomidor też i cebula, sos tak samo dobry. Też się do mięsa nie doszedłem. Jak mięso? Mięso dla mnie jak najwyższej klasy. Pamiętam kiedyś, jak w Przemyślu jadłem hamburgera, to na pierwszej lepszej toalecie się zatrzymałem. A potem? A potem to się nie zatrzymałem, bo naprawdę mięso bardzo smaczne. Moja ocena to jest 10 na 10. I serio mówię. Czyli wszystko tip top. Wszystko tip top. Polecam. Sam zresztą czasami co jakiś czas tu wpadam, bo przyjeżdżam do babci do Niedźwicy Kościelnej, także czy na rower, jak ja jeżdżę rowerem do Chodla, czy tam jeszcze gdzieś dalej, to zawsze wpadam tutaj. Tylko niektórzy mogą mnie nie kojarzyć, bo jeszcze nie wyglądałem jak za głowę, ale mniejsza z tym będzie. A teraz przechodzimy do testu u Fornala. No to teraz przejdę do testu tego kebaba w tortilli. Pokażę wam w środku, jak wygląda. O! Powiem szczerze, no naprawdę bogate mięso. Surówki też ok. No, warty tej ceny. No, ładny zapach. No, ładny zapach. Tak powiem, pomimo tego, że czekało się 15 minut na tego kebaba. Ale się opłacało. No tak. Sos jest ogólnie mieszany. W domieszku ostrego. I teraz spróbujemy. Patrzcie. I tu. Smacznie to naprawdę wygląda. Dużo mięsa nie żałowali, jak w niektórych innych lokalach. Naprawdę przekrój zajebisty. Temu kebabowi z tym sercem
dam 10 na 10 w tej miejscowości, bo naprawdę lokal, obsługa bardzo miła, obsługa bardzo miła, pomimo tego, że się czekało te 15 minut, to naprawdę się opłacało czekać na tego kebaba. Sos wyczuwalny, taki nierobiony na odwalsie, dlatego dam taką cenę. No i cóż mogę powiedzieć, jeśli wam spodobał odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, żebyście byli na bieżąco z moimi produkcjami i piszcie w komentarzu, jaką chcielibyście, Boże, jaki chcielibyście zobaczyć lokal w kolejnym odcinku. Cześć.